Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W niedzielny wieczór w studiu rozmów niedokończonych wszystkich telewidzów telewizji Trwam wita i pozdrawia ojciec Wacław Zyskowski. Praworządność i demokracja po 13 grudnia 2023 roku to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych. Oczywiście w domyśle mówimy o naszej ojczyźnie, o praworządności i o demokracji w Polsce po 13 grudnia 2023 roku. Temat będziemy podejmować z naszym gościem w studio, którym jest pan redaktor Michał Karnowski, redaktor tygodnika Sieci i Portalu w Polityce. Szczęść Boże. Cześć Boże, witam serdecznie ojca, witam słuchaczy bardzo. Cieszę się, że mogę tu być. Data 13 grudnia, data bardzo wymowna. Po raz kolejny ta data się pojawia. Przypadek, nie przypadek, jakkolwiek. Historia osądzi. Tak, nie musiał to być symbol. To jakoś jednak się stało symbolem. Mnie przekonuje takie określenie, które gdzieś tam ukuto i które pojawia się w wielu tekstach publicystycznych, że no stan wojenny to oczywiście nie jest. Tutaj musimy proporcje zachować i ta ocena tamtego dramatu, tamtej tragedii narodowej no jest, musi pozostać w prawdzie i oczywiście to dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji. Ale taki punktowy stan wojenny mamy, taki częściowy, taki może właśnie gdzieś w poszczególnych elementach tylko zaordynowany. Dla wielu ludzi, których to dotyka, ta przemoc, z której jesteśmy świadkami, którą widzą, która jest i której są celem, działania bezprawne i też taki ton władzy, która mówi, no możemy prawie wszystko, możemy wszystko. To dla wielu ludzi te porównania są jakoś tam uzasadnione. Mówię oczywiście historycznie, musimy tu zachować pewną rezerwę, ale ten 13 grudnia jest przywoływany przede wszystkim przez ludzi, przez Polaków, bardzo wielu. I to ich odczucie, że dzieje się w naszej ojczyźnie coś złego i coś, co jest porównywalne z tamtym okresem komunizmu, który wtedy łamał solidarność, myślę, że trzeba uszanować i trzeba wziąć pod uwagę i trzeba usłyszeć taki krzyk rozpaczy, krzyk protestu, słowa zaniepokojenia tym, co się dzieje w naszej ojczyźnie. To naprawdę w tej chwili zaczyna być ton dominujący w wielu środowiskach propolskich, polskich, patriotycznych, które zresztą też się mobilizują i mamy bardzo wiele demonstracji, mamy wiele protestów, mamy bardzo wiele takich sygnałów, że ludzie się samoorganizują, mobilizują, że się na to, co się w Polsce w tej chwili dzieje, nie zgadzają. W tym sensie ta data nabiera tej łączności z tym 13 grudnia 1981 roku. 13 grudnia 2023 uformowanie się rządu, koalicji, która przejmuje władzę z rąk Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą zwróćmy uwagę, przejmuje płynnie. Tyle lat słyszeliśmy, że mamy w Polsce jakiś reżim, że oni nigdy władzy nie oddadzą, że już w Polsce skończyła się demokracja. Przyszedł wynik wyborów, świetny wynik Prawa i Sprawiedliwości, w systemach demokratycznych niemal niespotykany, żeby jedna partia po 8 latach rządu miała 35% poparcia, ale koalicja, która się uformowała 13 grudnia, miała więcej. Oddano władzę płynnie, grzecznie, zgodnie z procedurami, więc kłam zadany tej całej narracji. No i te dwie daty jakoś nam się łączą, bo ta nowa koalicja niestety przystąpiła tutaj do działań, które są działaniami przemocowymi. I to już generalnie pierwszego dnia i w zasadzie trzeba by powiedzieć od pierwszej chwili, bo pierwsza decyzja, która sprawia, że nie ma wybranego wicemarszałka Sejmu z ramienia właśnie Prawa i Sprawiedliwości, to już jest taki bardzo mocny policzek w stronę dzisiejszej opozycji. Tak, bo Sejm, jeżeli ma być takim rzeczywiście miejscem, w którym reprezentowany jest naród, społeczeństwo, wszystkie siły polityczne, gdzie wykuwają się różne decyzje, powinien mieć także reprezentatywne organy. I taka jest istota prezydium Sejmu, taka jest istota też funkcji wicemarszałka, że w tym organie, który zarządza kolektywnie w pewnych sprawach, bo wielu marszałek ma decyzję taką samodzielną, ale tam, gdzie decyzja jest kolektywna, no tam te siły są reprezentowane. Tutaj pojawiła się jakaś taka dziwna tendencja, że to ta większość zdecyduje, kto z Prawa i Sprawiedliwości jest godny sprawowania tego urzędu. I pani marszałek Elżbieta Witek, osoba, która naprawdę ma ogromne doświadczenie, także w relacjach międzynarodowych, ona zbudowała takie forum
kobiet przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej. I to bardzo dobrze działało. To się skupiało też na takich ważnych tematach. Tam były inicjatywy przeciwko handlu kobietami. Po wojnie na Ukrainie takie sytuacje miały miejsce. Przeciwko handlowi dzieciom. Tu również mocny głos protestu i taka presja na rządy, żeby tym strasznym zjawiskom przeciwdziałać. Odwiedziła wiele miejsc, jest doświadczoną parlamentarzystką, doświadczonym szefem parlamentu. No wydawałoby się, że z tego powinno się chcieć skorzystać. Osobą z dużą klasą, nigdy nikogo nie obraziła. No miała oczywiście w sobie taki pedagogiczny rys, bo to jest doświadczona nauczycielka, więc może część posłów miała żal, że ona tak umiała po nauczycielsku usadzić kogoś grzecznie. No ale to oczywiście żart i to nie jest żaden zarzut. Uznano, że będziemy sobie właśnie my, większość, decydowali nawet o tym, kto was, Prawo i Sprawiedliwość, reprezentuje w prezydium. Dobrze, że Prawo i Sprawiedliwość tego nie przyjęło, bo za chwilę może rzecznika PiS-owi wybiorą, może prezesa PiS-owi wybiorą, a może posłów wybiorą. Ale niestety to nasze oburzenie z tamtego dnia no dzisiaj blednie, bo za tym poszły jeszcze smutniejsze wydarzenia, jeszcze bardziej bolesne rzeczy. Zadajemy sobie pytanie, co jeszcze nas czeka i czego jeszcze możemy się spodziewać, ale póki co zostawmy ten temat. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli, prosiłbym pana o komentarz, z takiej perspektywy dziennikarskiej, czysto dziennikarskiej. Na razie poglądy polityczne odstawmy na bok, popatrzmy z perspektywy dziennikarskiej. Przedwczoraj wywiad pana prezesa Rady Ministrów, pana premiera Donalda Tuska z trzema stacjami telewizyjnymi. No właśnie, z trzema, czy z jedną, można sobie pytanie zadać, ewentualnie z dwoma. Natomiast mamy przedstawicieli trzech stacji telewizyjnych. Wywiad z premierem, pierwszy po zaprzysiężeniu rządu. Jak pan ten wywiad ocenia z perspektywy czysto dziennikarskiej, powiedzmy, warsztatowej? No zabrakło tam różnorodności opinii. Zabrakło tam rzeczywiście jakiegoś twardego zderzenia Donalda Tuska z przeciwnikami, z krytykami. Czy chociażby, nawet jeśli ci dziennikarze wszyscy mają takie poglądy, no takiego wzięcia pod uwagę tych zastrzeżeń opinii publicznej, dużej części. Zamiast tego zdecydowano się na takie basowanie premierowi i wręcz taką troskę. Jeden z dziennikarzy użył takiego sformułowania, że 8 milionów Polaków głosowało na Prawo i Sprawiedliwość. I jak pan premier sobie z tym problemem... No tak, 7600... Tak, ale on używa liczby 7, tak. A to prawie 8, jeśli już zaokrąglamy rzeczywiście, bo w górę zawsze od piątki. Jak pan premier zamierza sobie z tym problemem poradzić? Jak ten problem rozwiązać? Czyli głosy na opozycji to jest jakiś problem dla mediów publicznych dzisiaj, no neopublicznych, tak, bo one są w tej chwili zarządzane bezprawnie, to już sąd potwierdził. Natomiast niestety ten wywiad no, pełnił taką rolę, ja mam wrażenie, że raczej takiego znaku, że ja mam władzę i to było takie oznaczenie terenu. To było pokazanie widzom tych największych koncernów medialnych, że teraz ja tutaj rządzę. Patrzcie, wszedłem, tak, patrzcie, przyszli do mnie i patrzcie, to nie są normalne wywiady. No bo albo robimy konferencję prasową, albo mogą się umówić jakieś redakcje, prawda, na wywiad, ale no zwykle to jest jednak w nieco innej formule. I to jest bardzo rzadka spotykana formuła, którą tutaj zastosowano. Ten wywiad był moim zdaniem takim pokazaniem, że zaczęła się nowa epoka, nowa Polska, że dzisiaj media tak właśnie będą wyglądały. Trzy rzekomo różne koncerny medialne, nadawano to chyba na 5 lub 6 antenach naraz i grzeczne pytania wobec Donalda Tuska. I pan redaktor Witwicki tam starał się gdzieś tam, starał się, powiedzmy, tak. Ja też tak nie chcę tutaj wszystkich też stygmatyzować, bo dziennikarze, sam często jestem krytykowany i wiem, że często ta krytyka jest, no nie bierze pod uwagę iluś elementów, albo ktoś na przykład nie rozumie mojej sytuacji, czy nie widzi moich wysiłków. Po ludzku trzeba zrozumieć. Ja samych dziennikarzy tu krytykować bym nie chciał, natomiast sama formuła, no była jednak sygnałem, że w Polsce skończył się czas zderzenia opinii. Proszę ojca, drodzy widzowie, można było krytykować jedną lub drugą stację nadawcy publicznego, jakiś program, może komuś się ton nie podobał, dane wydanie. Ja też nie twierdzę, że tam wszystko było idealne, ale gdzie jest? Natomiast w zasięgu pilota wszyscy mieliśmy do wyboru stację prorządową, antyrządową.
takie, które próbowały iść swoimi jakimiś ścieżkami, lepiej lub gorzej. W tej chwili to zniknęło. W tej chwili ten krajobraz medialny. No właśnie, bo jeżeli chcieliśmy płytki. Powiedzieć o wywiadzie takim no, pluralnym, tak? Czyli kiedy mielibyśmy przedstawicieli wszystkich, no powiedzmy, liczących się głosów w tym, no to tam zabrakło jeszcze, no chociażby telewizji Trwam, tak? To jesteśmy nadawcą, który jest ogólnopolski, jesteśmy nadawcą, który jest na multipleksie. Nie jesteśmy kanałem rozrywkowym, tak jak na przykład, nie wiem, inne kanały, które rzeczywiście zajmują się tylko i wyłącznie. Jesteśmy kanałem, z którego czerpie się też wiedzę, a jednak nie zostaliśmy zaproszeni do tego typu programu, do tego typu wywiadu. No i tutaj już rodzi się pytanie, no, czy mamy do czynienia rzeczywiście z pluralizmem, czy mamy do czynienia z tym, co było odmieniane przez wszystkie przypadki, bo podczas godziny tego wywiadu słowo prawo i praworządność było odmieniane przez, no, przez wszystkie przypadki, dokładniej to w różnego rodzaju konstelacjach, ale tak naprawdę żadnego konkretu żeśmy nie usłyszeli i nic, co mogłoby jakkolwiek rokować na przyszłość. To zacznę od tego ostatniego wątku. Rzeczywiście Donald Tusk jest politykiem postpolitycznym w tym znaczeniu, że on nie ma żadnego programu, który by jakoś odnosił się do świata wartości, do jakiejś idei, prawda, który by budował jakąś zwartą wizję, taką rozliczalną też. To nie jest zestaw programów w poszczególnych obszarach i to nie jest coś, co można wziąć po 3 latach i zapytać, czy zrealizowaliście. To jest raczej taka obietnica i taka zapowiedź no, rządów silnej ręki. I on bardzo często podkreślał w czasie tego wywiadu, zaufajcie mi, dam radę, już się tak nie denerwujcie, nie dopytujcie, będzie dobrze. No i ci dziennikarze to tak mniej więcej jednak akceptowali, kupowali tego rodzaju wyjaśnienie. Myślę, że to jest zdecydowanie za mało. No, polityk powinien jednak odwoływać się do jakiegoś konkretnego programu, powinien powiedzieć, jaka jest perspektywa, co czeka, jakie ma plany, co chce zrobić, czym się kieruje, na jakiej podstawie prawnej, tak, w jakimś kontekście też politycznym, no tak ta rozmowa powinna wyglądać, a tutaj to była taka magma i wszystko się właściwie kończyło taką tezą, ja to posprzątam, ja to zrobię. No to też Donald Tusk mówił przed wyborami, potem się okazało, że miał na myśli jednak działania, które nie respektują porządku prawnego, ładu prawnego w Polsce, które nie respektują pozycji prezydenta, jego uprawnień. Zaczęli przecież od próby rządzenia uchwałami. Uchwała to jest taka rezolucja parlamentu, ważna często w tym wymiarze symbolicznym, w tym wymiarze wartości, do których parlament też się odwołuje, ale to nie jest źródło prawa. A nam próbowano powiedzieć, że uchwała na przykład dotycząca mediów publicznych jest dla ministra kultury źródłem prawa, które mu pozwala zmienić zarządy mediów publicznych. Dziś wiemy, że to już było bezprawne. Już nawet sąd, Krajowy Rejestr Sądowy odrzucił to. W pierwszej instancji poczekamy, bo to można zaskarżyć, ale to ta decyzja dużo mówi. Natomiast co do nieobecności tam chociażby telewizji Trwam, jest to tylko jeden z elementów takiej dyskryminacji. Walka o telewizję Trwam, o jej obecność na multipleksie wszyscy pamiętamy, ale do dzisiaj przecież jest dyskryminacja ze strony reklamodawców, domów mediowych, jakieś takie powiedzenie, no, że jest trudno, musimy się z tym pogodzić, ale już na przykład te pieniądze, które powinny iść za widzem, prawda, za tym, że on ogląda, a ogląda, no jakoś nie docierają, prawda, pod takim lub innym pretekstem jakieś filtry się zakłada, jakieś mierniki bardzo dziwne przyjmuje, albo po prostu nic się nie mówi, mówi nie, nie jesteśmy zainteresowani. To jest dyskryminacja także widzów telewizji Trwam, dzisiaj ważnej stacji, która jest obecna w większości polskich domów, zdecydowanej większości, która też jest ceniona za obiektywizm, pluralizm wiadomości, która spokojnie też informuje o wydarzeniach w Polsce i na świecie. Jest też głosem Kościoła katolickiego, życia chrześcijańskiego w Polsce i te sprawy są bardzo ważne i warto by tę stację rzeczywiście tutaj doceniać, ale myślę, że Donald Tusk raczej będzie, nie chcę tu ojca martwić, ale że ja myślę, że raczej będzie brał na celownik telewizję Trwam, raczej będzie wszystkie te dzieła, które w Toruniu wyrosły, próbował zniszczyć albo zdeprecjonować, albo jakoś utrudnić im życie, uprzykrzyć im życie. To jest jego cecha. Tak jakby ten system tak naprawdę, chociaż działa i funkcjonuje i idzie do wyboru zawsze pod sztandarami demokracji, wolności słowa, szacunku dla wszystkich, tolerancji, no tak wielu jednak wykluczał. Tak? Ten kordon sanitarny wokół pewnych przedsięwzięć jest za każdym razem zaciągany i dopiero potem, jak przychodzą rządy konserwatywne, to one trochę to rozszczelniają. Ale też przy ogromnym krzyku, pretensjach,
aferach, skandalach rzekomych, prawda? No bo jak to jest, że każda złotówka przekazana na wszystkie inne świeckie dzieła przez państwo, które wspiera, tak, społeczeństwo obywatelskie, jest złotówką pochwalaną, tak? Znaczy im więcej na Jerzego Owsiaka damy, a przecież płacą instytucje publiczne, zawsze płaciły, biorą w tym udział, finansują koncerty, dają sprzęt, dają miejsce, to pamiętajmy, że w tej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jest, nawet za rządów PiSu był, ogrom pieniędzy publicznych. No nic się za darmo nie dzieje. Zorganizowanie koncertu chociażby w centrum miasta, wynajęcie firmy, no to... Albo samorządy to dają, tak? Wielu to... ludzi chce działać na rzecz dobra, ale jednak wielu też upomina się o garze. I samorządy to dają, no ale to albo jest płacone, albo nie. No na pewno jeśli samorząd, prawda, coś organizuje, no to przecież za nasze podatników pieniądze. Więc to w porządku, to świetnie. Ja już nie mówię o finansowaniu różnych innych organizacji, natomiast w przypadku dzieł katolickich, dzieł, które mamy chociażby w Toruniu, przy Radiu Maryja, wokół Radia Maryja, to przecież jest nie tylko Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, świetna szkoła, tam wiele warsztatów, wiele spotkań, także dla młodych ludzi spoza uczelni, którzy nie są studentami. Mamy Muzeum Pamięci Tożsamość, prawda, mamy Park Pamięci Narodowej, mamy bardzo wiele przedsięwzięć i dzieł, także takich okazyjnych, okazjonalnych. To wszystko powinno państwo polskie wspierać zdecydowanie. Nie widać tego. Czasami za poprzednich rządów jakaś pomoc się pojawiała, ale mówię, no przy okazji, prawda, lewica urządzała tutaj taki koncert na garnkach gdzieś grany i waliła i próbowała to wszystko albo wyszydzać, albo ośmieszać, albo zdeprecjonować, albo właśnie jakoś stygmatyzować jako coś straszliwie złego. Musimy się przed tym bronić, bo jesteśmy obywatelami, mamy takie same prawa. Donald Tusk wygrał i ja mam wrażenie, że tu jest istota sprawy. Albo on tego nie rozumie, albo próbuje Polakom wmówić, że nie rozumie. Wygrał wybory parlamentarne, czyli dostał mandat. Znaczy nie sam, znaczy wygrała koalicja, która go wybrała na premiera. Tu też pytanie, czy nie było oszustwa. Trzecia droga mówiła raczej, że nie zamierza, prawda, nie chce Tuska na premiera. No, potem pokazało się, że byli w tej sprawie dogadani. Czy wszyscy wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego wiedzieli, na co głosują? Także to tak skrajnie lewicowa będzie większość rządowa. Ale to odłóżmy. Bez wątpienia Donald Tusk może być w sensie, w świetle polskiego prawa, premierem. Ma tutaj pełen mandat, ale tylko premierem. No, on nie jest Bogiem, on nie jest cenzorem, on nie jest prezydentem, on nie ma uprawnień do wchodzenia do telewizji polskiej, jak sobie wymyśli, a jego minister, pułkownik Bartłomiej Sienkiewicz to zrobił. To naprawdę brutalna, siłowa akcja przejęcia, wyłączenia sygnału, no bezprawna. Czegoś takiego po 1981 roku nie było. Tutaj to porównanie z tą datą jest ważne. Mamy zapowiedzi przejmowania prokuratury krajowej. Znowu jest kadencyjność tego urzędu ustawą gwarantowana, ale przychodzi minister Bodnar i mówi, no Tusk mnie mianował i co mi zrobicie? Mamy zapowiedzi takiej siłowej akcji w Krajowej Radzie Sądownictwa, w Narodowym Banku Polskim. Gdzie jeszcze, prawda? Kogo jeszcze tutaj ten policjant, który przynosi polecenie władzy, jakoś dogoni? No tak nie można. Z jednej strony trzeba powiedzieć, że naturalnym jest, no bo przecież to samo działo się 8 lat temu, że pewne instytucje, które no dobrze, żeby z państwem współpracowały, inaczej dobrze, żeby z rządem współpracowały, żeby współpracowały z większością, no naturalne jest, że gdzieś tam te funkcje się upycha i gdzieś tam tych ludzi swoich bardziej, powiedzmy, czy bliższych poglądowo się na stanowiskach obsadza i to jest naturalne, że media publiczne są publiczne, ale gdzieś tam rzeczywiście te rządowe myślenie przekazują, przypominamy sobie chociażby Telewizję Polską sprzed 8 lat, która też jednak była bardzo jednokierunkowa i pokazywała jednak to, co rząd mówi. No i to wtedy było naturalne i nikomu nie przeszkadzało i nikt, prawda, na widłach nie wynosił właścicieli, tylko zarządu Telewizji Polskiej ani policji do telewizji, czy do Polskiej Agencji Prasowej, czy do Polskiego Radia nie wprowadzał, tylko to było zmieniane w sposób taki, jak ustawa przewiduje, mówiąc tak kolokwialnie. Natomiast... Ja bym tu zwrócił jeszcze na też uwagę na taką zmianę narracji. Przez 8 lat mówiono, że jest skandalem, że mamy media publiczne, które no, informują często o działaniach władzy. Tak? O działaniach rządu, także o osiągnięciach rządu. Bez telewizji publicznej wielu Polaków nie wiedziałoby, że mamy świetny stan finansów publicznych, bo media komercyjne o tym nie informowały, że odzyskano prawie 300 miliardów złotych do budżetu w tym okresie, które wcześniej były rozkradane przez mafie VAT-owskie, paliwowe i inne.
Mamy dzisiaj dwa razy większy budżet niż w roku 2015, gdy Prawo i Sprawiedliwość obejmowało władzę. Dwa razy większy budżet. Wielu Polaków nie dowiedziałoby się, że udało się z tego sfinansować program 500+, dziś 800+, wiele innych programów prorodzinnych i prospołecznych, 13 i 14 emeryturę. Wielu Polaków nie dowiedziałoby się, jak szeroko zakrojony jest program zbrojeniowy, bo media komercyjne naprawdę o tym rzadko informowały, a często przekłamywały te informacje, takie zupełnie ważne dla Polaków, więc media publiczne pełniły rzeczywiście taką funkcję trochę też uzupełniającego głosu, ale też przedstawiającego, ma tutaj ojciec rację, tę stronę rządową. Ale wtedy mówiono, że to skandal, bo zadaniem mediów jest rzucanie się do gardła każdej władzy i jak tego nie robisz, to dziennikarzem nie jesteś. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki dzisiaj się mówi, że sytuacja, w której media publiczne byłyby opozycyjne, jest antypaństwowa i to ma rzekomo tę akcję uzasadniać. Ale ja przypomnę rząd akcji wyborczej Solidarność, który był niszczony przez wtedy w większości postkomunistyczne media publiczne. Premier Jerzy Buzek miał w ręku policję i Ministerstwo Kultury. I nikt wtedy nie uznawał, że to jest mandat do przejmowania władzy w mediach publicznych. No, AWS przegrał potem wybory wskutek tej akcji, takiej niszczenia wizerunkowego rządu Jerzego Buzka i rządu AWS. Przy wszystkich wadach, jakie ten rząd miał. A jednak nie wyłączył sygnału siłowo. To naprawdę jest wyjątkowa sytuacja, która nam się tutaj, myślę, że zdarzyła. Natomiast też proszę ojca, drodzy widzowie, no zauważmy, że i prezydent Andrzej Duda, nawet w odniesieniu do mediów publicznych, zadeklarował chęć wypracowania jakiegoś kompromisu. Czy generalnie prezydent Andrzej Duda na samym początku powoływania rządu powiedział, że jest otwarty i gotowy do współpracy. Dziś widzimy, co z tą współpracą się robi. Tak, więc to nie jest sytuacja, w której ten rząd nagle musi toczyć jakąś ciężką kohabitację, tak? Że ma sytuację, w której prezydent rzuca mu kłody pod nogi. Odwrotnie, prezydent Andrzej Duda na pierwszym spotkaniu, jak rząd był zaprzysięgany, powiedział: słuchajcie, w każdej sprawie, jeśli będzie projekt ustawy, macie jakiś pomysł, żeby polskie sprawy pchnąć do przodu, to zapraszam, to możemy o tym rozmawiać, także w sprawie mediów publicznych. Myślę, że prezydent nie był, to nie jest żadną tajemnicą, wielkim zwolennikiem poprzedniego kształtu mediów publicznych. Tak? Pewnie widział rzeczy dobre, widział rzeczy złe, ale wybrano drogę na skróty, wybrano wyłączenie sygnału. Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, również podkreślił na pierwszej konferencji prasowej po ukształtowaniu się, ukonstytuowaniu nowego rządu, że będzie z tym rządem z najlepszą wolą współpracował, bo interes Polaków, silna Polska, czy dobrze zarządzana gospodarka, cały sektor finansowy, polska waluta jako też ten strażnik naszego bezpieczeństwa ekonomicznego, to jest, mówi, interes ponadpartyjny, ponadrządowy. I jestem gotowy współpracować z tym rządem. W odpowiedzi słyszy groźby, że stanie przed Trybunałem Stanu, bo się wypowiadał publicznie i w ten sposób miał złamać ustawę, bo ktoś ocenił, że jego wypowiedzi były zbyt polityczne. Przepraszam, to jest niezależna instytucja w całej Europie. Narodowy Bank Polski, czy znaczy Bank Centralny, tak, jest jakby szczególnie chroniony, no bo to jest jeden z bezpieczników rzeczywiście wolnego rynku. Bez niezależnego banku centralnego nie ma wolnego rynku. Zobaczmy reakcję szefów innych banków narodowych, kiedy pojawiły się pierwsze zapowiedzi, że profesor Glapiński ma właśnie stanąć przed Trybunałem Stanu. Do dzisiaj te listy spływają. Ostatnio napisał prezes czeskiego banku centralnego z takim protestem i z takim wsparciem dla profesora Adama Glapińskiego. Ale czy to kogoś zatrzyma, czy to wystarczy? No tu jest duży niepokój wokół tego. Mam wrażenie, że ta władza, którą mamy od 13 grudnia, no jakby nie uznaje żadnych granic, żadnych. Pytanie, czy na przykład Konkordat jest taką granicą, która zostanie uszanowana, czy niezależność, autonomia Kościoła katolickiego w Polsce. No już się stawia, prawda, pod pręgierzem Kościół, mówiąc fundusz kościelny, nie dodając, że to jest rekompensata za ukradziony po prostu majątek. Która nie powstała w latach 90., a w latach 50., tak. Więc... No. No ktoś zabrał Kościołowi ziemię, które przecież ludzie dawali. To była własność zakonów bardzo często, też wypracowane. To służyło społeczeństwu, służyło Kościołowi, zostało zabrane. W zamian za to powstał fundusz kościelny, no też taka kroplówka, prawda, żeby... Mm-hmm. No, przecież też są księża emeryci. Oni muszą mieć emerytury. Szkoły, szpitale, to wszystko do sierocińca. Ileś funkcji publicznych właśnie, więc tutaj jak najbardziej jest w interesie państwa wspieranie tego. No to teraz Donald Tusk co zrobił? No najpierw bardzo brutalnie jakby Kościół zaatakował za fundusz kościelny, a teraz mówi, że utworzył taką komisję, która to będzie analizowała. To jest w mojej ocenie oczywisty element presji i szantażu.
To jest próba powiedzenia księżom, zakonnikom, siostrom, biskupom, jak będziecie grzeczni, to ten temat będzie zamrożony. A jak zaczniecie się upominać o pewne wartości, czyli być wierni swojej misji, no to ja to odmrożę i może wam zabiorę pieniądze. Myślę, że nie docenia to polskiego kościoła, kościoła katolickiego w Polsce, bo nie sądzę, żeby to zadziałało. Tym bardziej, że to może być też na zasadzie takiego trochę kija, no bo wiemy, że w perspektywie czeka nas już, o czym sam pan premier mówił w wywiadzie, perspektywa chociażby procedury aborcji do 12 tygodnia. Sam pan premier mówił, że najprawdopodobniej się tego nie uda, więc dostępność pigułki dzień po, bez recepty, no to jest już bardzo konkretna rzeczywistość, która powinna no, spowodować olbrzymi protest i olbrzymi sprzeciw Kościoła. Perspektywa par jednopłciowych, która kolejna jest rzeczywistością, no, która znowu będzie budziła duże kontrowersje i będzie budziła duży sprzeciw Kościoła. Czy to jest próba zastosowania no, kija i marchewki? Bądźcie, przepraszam, cicho, to wtedy nie ruszymy was za mocno. Jak będziecie za mocno podskakiwać, to wtedy damy wam po głowie. Tak to odbieram. Na to jeszcze należy nałożyć przecież też tą otoczkę wytwarzaną przez zaplecze Donalda Tuska. I pamiętamy sprzed kilkunastu miesięcy potężne kampanie, które miały przekonać Polaków, że Kościół jest siedliskiem pedofilii, tak, jakichś potwornych rzeczy. No, całkiem niedawno się okazało, że taki seksualny drapieżca to tam u boku pana Michnika grasował. No, nie będę wymieniał nazwiska, ale jeden z czołowych, naprawdę czołowych dziennikarzy tego środowiska, taki autorytet nagradzany tytułami dziennikarza roku, okazało się, że po prostu no, traktował kobiety w sposób bardzo przedmiotowy, taki one się czuły upokorzone, one się czuły tutaj zranione i zaczęły o tym mówić, więc on opublikował taką rzekomą spowiedź, trochę wyprzedzający atak, ale tu odkładam, bo pewnie ta sprawa jakoś musi być do końca wyjaśniona też, no, jak nie ma wyroku sądowego, to nie powinniśmy rozstrzygać jednoznacznie, no, chociaż jego wyznania jakby tutaj są takim no, potwierdzeniem, że działy się złe rzeczy, więc to środowisko, które taki ostre światło reflektora, prawda, na każdy przypadek sprzed kilkudziesięciu lat w najdrobniejszym zakątku jakiejś diecezji to była odpowiedzialność biskupa, a właściwie to papieża Karola Wojtyły i budowano na tym jakieś piętrowe konstrukcje, że musimy dejanie pawlizować w takim razie naszą przestrzeń publiczną. No te środowiska dziś się okazuje, że same mają bardzo wiele na sumieniu, tak? Ale o tym cicho. Ilu Polaków o tej historii wie? Ona została podjęta przez część mediów, tych niezależnych, wolnych, ale duża część mediów lewicowo-liberalnych no, nie widzi tematu, nie widzi problemu. A mówię, najmniejsza sprawa, też pewnie się zdarzające jakieś złe przypadki. Kościół też jest zbiorem ludzi, więc są różni, ale jest podnoszona, prawda, do Bóg wie jakiego poziomu i się próbuje wmawiać, że to jest jakaś zasada i reguła, całe to dobro, które jest w Kościele, zupełnie spychając i pomijając. Ale myślę, że w tym wachlarzu tych narzędzi, które Tusk ma, żeby Kościół był grzeczny z jego punktu widzenia, jest i też taka kampania medialna. Zaczęliśmy od wywiadu dla trzech dużych koncernów medialnych, od takiego hołdu złożonego. Że media już mamy. Tak, on pokazał, że media już mamy i on teraz może tego używać, więc rzeczywiście, ale no Kościół, ja tu wierzę w Kościół. Kościół jest naprawdę wspaniałą instytucją, żywą wbrew temu, co się próbuje wmówić. Jest wielu też świetnych, młodych, wspaniałych ludzi. Trochę też jest tak, że może taka presja nawet będzie, powiedziałbym, działała w taki sposób mobilizujący, prawda, w taki sposób wydobywający to, co w Kościele najlepsze i dobre. Natomiast to, co nam realnie grozi, to tutaj wejście do szkół tej ideologii, która ma młodzież zdeprawować, która ma młodzieży przedstawić zupełnie inne wzorce i osobowe, tak, które do naśladowania i inne wzorce kulturowe i inny całkowicie system wartości. To się zdarzyło na Zachodzie i tutaj naprawdę bardzo bym wszystkich przestrzegał, bo to nie jest tak, że my się po pierwsze możemy przed tym tak do końca bronić. Bardzo często jest tak, że ta ideologia potrafi porwać niejako, ukraść dziecko nawet z dobrej rodziny. I tutaj rodzice często nie są winni, bo po prostu no wiemy jak to w okresie dojrzewania. Gdzieś tam wpadniesz w jakąś niewłaściwą sytuację, środowisko i już cię pochłania, już cię gdzieś tam wyciągają. Bardziej, że dziś już mamy dostępy do rzeczywistości, w których nie mamy tak naprawdę kontroli 100% nad tym, co nasze dziecko ogląda i w czym funkcjonuje internet, tablet, telefon, komputer.
Tak, no ten czarodziej smartfon, prawda, który kradnie dzieci i wszyscy się z tym mierzymy i myślę, że tutaj nie ma mądrego, tu trzeba z pokorą podchodzić, bo każdego może dotknąć, każdą rodzinę jakaś taka sytuacja niedobra. Natomiast też wierzę głęboko w to i są takie przypadki, że po jakimś czasie dzieci czy młodzież, czy już dorośli potem, którzy jednak odebrali pewne wzorce z domu, no to jak już się mierzą z tym prawdziwym życiem, to jednak wracają, tak, to jednak dostrzegają, że rodzice czy dziadkowie mieli rację, więc tutaj czasami trzeba też trwać jakiś trudniejszy okres, to bym wszystkim, którzy się z tym mierzą, powiedział. Trochę dzieci są też dziećmi nie tylko naszymi, ale i naszych czasów. I cóż my mamy wtedy zrobić? No takie są czasy. Natomiast no mimo wszystko do tej pory i tutaj ten rząd, ta koalicja, ta praworządność, o której rozmawiamy, jest ważna. Mimo wszystko do tej pory polska szkoła ogólnie, ja nie mówię, że nie było wyjątków, ale ogólnie no nie była tak opresywna światopoglądowo. Ona nie dokładała nam do tej presji popkultury, presji internetu, jakby jeszcze elementu właśnie tutaj w tym systemie edukacyjnym. Znaczy, w większości szkół, z mojego doświadczenia wynika, raczej nauczyciele i dyrektorzy pilnowali, żeby ta przestrzeń wspólna, edukacyjna była przynajmniej neutralna, prawda? Żeby jednak trzymać się podstawy programowej, jak coś tam jest, to można, trzymać się też tych zapisów ustawowych, które mówią chociażby o roli chrześcijaństwa w polskiej historii i kultury, więc to nie zawsze musiało wiązać się z jakimiś przekonaniami religijnymi, ale no, bohater lokalny, ksiądz. Nie da się, prawda? Nie zauważyć nie tego, że Kościół... Nie da się w ogóle mówić o historii polskiej bez Kościoła, tak? Więc uczciwie rzecz biorąc, tak to było widziane. Boję się, że to się teraz zmieni. Właśnie... Lewica dostała wszystko, jeśli chodzi o edukację i zobaczymy, co nam zafundują, ale to nie wygląda... Czyli dostała wszystko, jeżeli chodzi o kształtowanie nowego człowieka, tak. Bo taka jest też prawda. Jak pan zareagował na zapowiedzi pani wiceminister o okrojeniu podstawy programowej, o zmniejszeniu ilości lektur, o, jakby to powiedzieć, większej możliwości doboru tematyki związanej z edukacją? Może odpowiem nie w sposób nieoczywisty, bo można by tutaj wytoczyć wiele argumentów, ale ja przytoczę argument, który pada bardzo często i naprawdę zwróćcie Państwo na to uwagę, ale ze strony szefów wielkich zagranicznych koncernów, którzy przyjeżdżają do Polski i inwestują, stawiając centra technologiczne, stawiając fabryki, stawiając różne rzeczy. Takich inwestycji to my chcemy, tak? Bo to są inwestycje od zera. Tak? Czyli ktoś przyjeżdża, mówi, mam technologię, mam pieniądze, tworzę tu miejsca pracy. To jest dobre. To jest coś, czego cały świat chce i co buduje rozwój gospodarczy. My tego swojego kapitału w tym obszarze nie mamy, często też technologii nie mamy, więc to nas wzbogaca w sposób absolutnie bezdyskusyjny. I ci szefowie bardzo często mówią albo wydają takie komunikaty, że tu w Polsce są świetnie wykształceni fachowcy, świetni pracownicy, że naprawdę doskonale jakby odnajdują się w każdym wyzwaniu, w każdym zadaniu. I że to jest jedna z największych wartości na polskim rynku, że to jest jeden z największych atutów naszej gospodarki. Ale to się przecież bierze z tych prac domowych, to się bierze z systemu szkolnictwa, który mimo wszystko pozostaje taki klasyczny, gdzie jest jakaś odpowiedzialność nauczyciela, prawda, ale i rodzica, ale i dziecka, gdzie się wymaga. Gdzie ten umysł młody ćwiczymy, gdzie nie tylko nam się mówi, jak wyszukiwać wiedzę. To jest ważne, ja tego nie neguję, ale no można wyszukiwać doskonale, ale nic nie mając w głowie, no to się do żadnych wniosków nie dojdzie. Tak? Umiejętność logicznego myślenia, umiejętność też analizowania pewnych elementów, praca z tekstem, to wszystko polska szkoła do tej pory dawała. Czy chodzi o to, żeby polski uczeń był w takim razie, a potem absolwent, tak? Potem już człowiek dorosły, był po prostu głupi, niemądry, żeby niczego nie wiedział o świecie, nie był w stanie skonfrontować czegoś, czego się nauczył z tym, co mu jest oferowane i serwowane, żeby stał się już takim absolutnie pracownikiem zdolnym do najprostszych tylko prac, no wtedy te wielkie firmy tu nie przyjdą, ale i wtedy nasi obywatele nie będą mądrzy, tak? Wtedy będzie można nimi łatwo manipulować. Emocjonalnie, zwróćmy uwagę, jak bardzo te media komercyjne są emocjonalne, jak tam wszystko musi być przy takich werblach i bębnach wojennych. Także to jest bardzo zła decyzja. To jest bardzo zła decyzja i tutaj może to budzi zachwyt części młodzieży, ale generalnie... I nauczycieli, to też trzeba powiedzieć.
Ja bym bronił nauczycieli. Ja bym się tu... Mówimy o części. O części tak, ale ja myślę, że naprawdę no, nauczyciele, którzy nie zarabiają najwiele, i tak dalej. Ja wiem, że często jest to środowisko krytykowane. Ono też jest w dużej części lewicowe, to wszystko jest prawda, tak? Ale jak spojrzymy na szkołę, to ja się często do tego odwołuję, do takiego osobistego doświadczenia, prawda? Ilu ludzi często słyszę, albo kościół to, kościół tamte. Mówię, słuchaj, a w twojej parafii, a u mnie to jest inaczej, mam świetnego księdza, tak? I bardzo często jest podobnie ze szkołą, że ludzie gdzieś tam ulegają takiemu przekonaniu, że w Polsce to wszystko do niczego, a ja mówię, a jak u ciebie to wygląda w szkole? No nie, ja mam świetną dyrektorkę i w ogóle tam dobra nauczycielka, więc to nie jest, znaczy łatwo zepsuć. Ja też w szkole pracowałem, wiem, tak. Więc wiem, że są i tacy. A ja jestem z rodziny nauczycielskiej, bardzo więc cieszą. Także, tak. No, więc natomiast wracając jeszcze, kończąc już powoli tę część, bo za chwileczkę oddamy też głos naszym telewidzom, chciałem zapytać jeszcze o tę perspektywę właśnie. Powiedział pan o tym, że te lata kształcenia, edukacji, które pozwoliły też no, wychować pewne bardzo konkretne pokolenie i społeczeństwo, które jest na pewnym poziomie. O ten poziom chciałem zapytać. Zestawmy ze sobą dwie rzeczywistości. Zestawmy ze sobą protesty, czarne marsze, które miały miejsce te 3 lata temu i zestawmy ze sobą marsz poparcia, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, teraz ostatniego czwartku, 11 stycznia. Byłem na marszu, nie chodziłem na czarne protesty, aczkolwiek przechodziły obok mnie, jeżeli tak można powiedzieć, bo oczywiście przechodziły bardzo często obok kościołów. Pamiętam tamten czas i pamiętam to, co działo się w ostatni czwartek. Pomimo wielkiej masy, nikomu nie przeszło przez głowę, żeby krzyczeć to, co można by było wykrzyczeć najprościej. Tak. To... Nikomu nie przyszło do głowy, żeby podnieść rękę na funkcjonariusza, opluć go, wyzwać go od prawda, jakichś tam właśnie funkcjonariuszy, czy jakichś tam innych, prawda, zomowców. Jednak mamy rzeczywiście, mamy do czynienia z dwiema różnymi rzeczywistościami, tak jakbyśmy faktycznie Polskę siekierą pokroili na pół. To prawda. I te 8 gwiazdek, które tak wulgarnie wyrażały chyba też program polityczny, nie tylko wściekłość tak, tych, którzy przez 8 lat byli w opozycji, ale ich program, bo dzisiaj to 8, to jest rzeczywiście koalicja też 8 gwiazdek i to jest program 8 gwiazdek. I za tym poszły straszliwe słowa, ale i czyny, prawda, bo były wręcz wezwania do atakowania chociażby świątyń katolickich, były akty przerywania mszy świętej. Były też takie akty no, napaści, chociażby no, próby podchodzenia, wchodzenia wręcz do domu Jarosława Kaczyńskiego. Więc tej przemocy było dużo, tej agresji było dużo. Policjanci byli wyzywani, policjanci byli atakowani. Dzisiaj mamy też protest i to protest uzasadniony, bo przypomnę, że w więzieniu znajdują się dwaj posłowie, poseł Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, uczciwi ludzie, skazani pod pretekstem. I tu naprawdę mówię to szczerze, bo skazani zostali na 2 lata za rzekome nadużycie uprawnień, jak to się próbuje dzisiaj mówić, przedstawiając ich jako jakichś, nie wiem, no, ludzi, którzy by kradli czy coś, ale dlatego, że funkcjonariusz CBA, który przeprowadzał akcję udowadniania korupcji, nagrał rozmowę w hotelu, a miał zgodę na nagrywanie w miejscach publicznych. No, czy hotel jest miejscem publicznym? Ja bym powiedział, że tak. Sąd uznał, że nie. Ale przecież to nie jest jakieś wielkie przestępstwo, tu nie mamy do czynienia z przestępcami. Ci ludzie walczyli z korupcją w Polsce i dzięki nim między innymi Polska jest dzisiaj krajem uczciwym. Pan minister Mariusz Kamiński obronił polską granicę wschodnią przed tym hybrydowym atakiem Łukaszenki. To on kierował tą operacją bardzo trudną, obronną i tych ludzi dzisiaj z kryminalistami wsadzono do więzień. Minister Bodnar dzięki decyzji prezydenta może dzisiaj jedną decyzją zwolnić ich z więzień, czekając na dokończenie tej procedury ułaskawieniowej. Nie chce tego zrobić. Cieszą się wyraźnie. Czołówki, okładki wielu gazet lewicowo-liberalnych są pełne zachwytu, że dwóch uczciwych ludzi wsadzono do więzienia. Bardzo smutny moment i ta powaga, że dzieje się bardzo dużo zła, na tym marszu też była obecna, na tym wiecu, który się przerodził w marsz. Ale rzeczywiście uderzał spokój, uderzało takie zrozumienie, że wciąż jest to nasze wspólne państwo. To znaczy tę różnicę, o której ojciec mówi, ja bym tak podsumował. Opozycja ówczesna uznała, że po przegranej przez nich, po utracie przez nich władzy, państwo przestaje być wspólne. Polska już ich nie interesuje. I uruchomili sankcje na Polskę. Tak, zablokowali nam pieniądze, zepsuli Polsce opinię, mówiąc, że mamy jakiś reżim. Atakowali policjantów, wyzywano policjantów od psów, od śmieci.
padały straszne, mówiono, że Straż Graniczna to są gestapowcy i tak dalej. Bo uznali, to robili ludzie, którzy byli kreowani na bohaterów. Na autorytety. No, uznano, że oni uznali po prostu, że państwo, w którym oni nie rządzą, nie jest ich państwem. A ci ludzie, którzy szli przedwczoraj, wiedzą, że chociaż rządzą ludzie, nawet których może nie szanują, których działaniami są przerażeni, to wciąż są wszyscy jesteśmy obywatelami państwa polskiego. I to jest chyba najwyższy poziom patriotyzmu. To znaczy kochać państwo i dbać o nie, dbać o bezpieczeństwo, dbać o szacunek wzajemny, nawet gdy jesteśmy jakoś tam prześladowani. Premier mówił o pojednaniu i to pojednanie padało też odmieniane przez wiele przypadków. Cytując redaktora Czyża, mówił pan o problemie. To pojednanie ma polegać na tym, że jedna strona ma zacząć przeklinać, czy drugą stronę należy nauczyć kultury? Ciężko będzie tutaj to pojednanie zrealizować. To znaczy, ja myślę, że drzwi są cały czas otwarte, no, ale wystarczy na przykład przyjść do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, i z nim poważnie porozmawiać, na przykład jak ułożyć ład medialny, tak? No, jeśli tu jest jakaś propozycja kompromisu, albo w jaki sposób rzeczywiście wyjść z tej sytuacji, w której uczciwi ludzie siedzą w więzieniu, ale zamiast tego do Pałacu Prezydenckiego wchodzi znowu policja. Ile było tych już najść? My się dowiedzieliśmy, że ludzie, którzy organizowali to brutalne wejście nielegalne do Telewizji Polskiej, no mieli na jednym z komunikatorów internetowych taką grupę o nazwie Wejście. I te wejścia są realizowane do kolejnych miejsc instytucji, tak jakby chciano nam powiedzieć, że nikt się nie może czuć bezpieczny. Ja myślę, że nawet tak oglądając ten wywiad wczoraj, miałem takie wrażenie, że przedwczoraj, że nawet Tusk już no nie umie jakby utrzymać powagi, Donald Tusk, premier Tusk, gdy mówi o tym pojednaniu. No, oni chcą po prostu wdeptać w ziemię tak naprawdę, chcą jakoś poniżyć, chcą jakoś sprowadzić naprawdę do jakichś dziwadeł, gdzieś zapędzić w róg te środowiska, które przegrały wybory, jak to oni uważają, z którymi oni się nie zgadzają. Ja tutaj pojednania absolutnie nie widzę. Jeśli chcesz się jednać, no to stajesz w jakiejś prawdzie i zapraszasz do uczciwej rozmowy, a nie, prawda, stosujesz przemoc i mówisz się jednajmy. No tak na tym polegało jednanie się przez komunistów, którzy tworzyli ciągle jakieś rady pojednania narodowego i to słowo nie schodziło im z ust, a tak naprawdę trzymali władzę za pomocą siły. Ale myślę, że ci, którzy naprawdę próbują to zrobić, srogo się pomylą. To znaczy Polaków się tak osiodłać nie da. No dobrze, ale dzisiaj porównując, jeżeli chcemy jeszcze porównać z latami powiedzmy 80., tak, z latami sierpnia 80 i tym podobnymi, no dzisiaj nie ma wielkich zakładów państwowych, których stanięcie tak, i strajk doprowadziłyby do destabilizacji, czy chociażby doprowadziłyby do takiej sytuacji, że państwo traci. Tak. Dzisiaj nie ma takiej sytuacji, w której naród mógłby rzeczywiście pociągnąć hamulec ręczny i to państwo przyhamować, bo kiedy ludzie chcieliby protestować, to tak naprawdę sami zaczną tracić. Ale wciąż mamy kartkę wyborczą i przed nami już niedługo i wybory samorządowe, i wybory europejskie. I to nie jest tak, że ktoś już na pewno wziął władzę na zawsze, jak sądzimy. No ale zdaje sobie pan sprawę z tego, że przez 4 lata można doprowadzić do faktu, że rzeczywiście zostanie kamień i kupa. Tak, ale dużo zależy tutaj od oporu społecznego. Od też tej funkcji kontrolnej, które pełnią niezależne media, które jeszcze istnieją i funkcjonują. Od tego, co my sami robimy w mediach społecznościowych, czy wśród naszych przyjaciół i znajomych. No tutaj nikt tego za Polaków nie zatrzyma, tego zła. Tak? Jeżeli będziemy patrzyli bezradnie na to, jak na przykład likwidowana jest armia, albo kasowane są programy zbrojeniowe, które mogą nam dać bezpieczeństwo, to rzeczywiście ta cena będzie straszna, ale możemy to zatrzymać. Ten wiec w Warszawie pokazał, że jest bardzo wielu Polaków, którzy nie będą w obliczu takich rzeczy milczeli. Polacy dzisiaj jeżdżą pod więzienia, pod Radomiem, pod Ostrołęką i tam stają co wieczór mówiąc, jesteśmy z zamkniętymi ludźmi, których uważamy za więźniów politycznych. No ale 20 grudnia pakt migracyjny przyjęto. Tak, przyjęto, ale to zło się dokonało. To znaczy, jeśli mówiliśmy przed wyborami, a ja to mówiłem, że stawka tych wyborów jest ogromna, że Polska jest na rozdrożu i że jesteśmy w momencie, gdy zapaść może bardzo wiele takich nieodwracalnych decyzji, no to mówiliśmy prawdę. Ale też głęboko wierzę w to, że no nic nie jest tak naprawdę nieodwracalne, jeżeli jest wola narodu, jeżeli jest samoorganizacja, jeżeli jest ciężka praca. Zobaczymy.
czy będzie na przykład presja na to, żeby rząd jednak się na te rozwiązania, no nawet jak się zgodził, to żeby ich na przykład nie realizował tak do końca. Także tych progów obronnych myślę, że jest kilka, ale rzeczywiście no, stało się zło. No, już na przykład słyszymy z tego obszaru bezpieczeństwa, że te kontrakty koreańskie, świetne, tak? Cały świat nam zazdrości, bo naprawdę wszyscy chcą dzisiaj broni, wszyscy się czują zagrożeni, świat drży w posadach, wojna może naprawdę wybuchnąć. Także w naszym regionie, czy bliżej jeszcze nas, czy na naszym terenie, nie strasząc tu, no ale musimy odstraszać jak gdyby przeciwnika. No i udało się te kontrakty zbudować i trzeba to dopinać, trzeba iść krok za krokiem i tam w tym obszarze zapadła martwa cisza, nikt się tym nie interesuje. No już coś tam z pożyczkami, że niby nie chcą, elektrownie atomowe, tak, prawda? Że, no, coś tam. Bez elektrowni atomowych, proszę Państwa, wszyscy będziemy mieli bardzo ciężko z pracą. Bo nie da się przy tej energetyce, przy bardzo drogiej energii z wiatru czy odnawialnej, ona jest naprawdę droga w porównaniu z tą konwencjonalną, no nie da się po prostu być konkurencyjnym na rynkach światowych. Pan redaktor Michał Karnowski jest naszym gościem, redaktor tygodnika sieci i portalu W Polityce. Temat naszych dzisiejszych rozmów: praworządność i demokracja po grudniu 2023 roku. Zapraszam naszych telewidzów do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszego programu. 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. A dla tych, którzy oglądają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji i też od razu jednak upominam, że trzymajmy mimo wszystko emocje na wodzy, dajmy świadectwo naszej kulturze i naszemu poziomowi. Panie redaktorze, jeszcze jedno pytanie związane z wywiadem pana. Tak, tylko jeszcze proszę ojca, też bym to poparł, bo proszę Państwa, nas rzeczywiście często krew się gotuje, bo to są wartości dla nas ważne, ale pamiętajmy, że jednym z celów właśnie tych działań jest wyprowadzenie nas z równowagi, żebyśmy przestali działać w sposób rozumowy. Żeby zagrały tylko i wyłącznie emocje. Może takie sprowokowanie do na przykład jakichś działań nieracjonalnych, nierozważnych, może agresywnych, tak, jest celem pewnie też czasami złych ludzi. Więc... To było widać podczas protestu, bo byli tacy, którzy chcieli czegoś więcej, tak. Natomiast pozostali jednak tak, uczestnicy ich. Samoorganizacja świetna i to rzeczywiście zagrało, także tutaj naprawdę to był piękny moment, taki piękny moment, kiedy ta Polska właśnie, którą już tutaj właściwie anulowano, tak, znaczy unieważniono jakąś wypowiedzią, ona jednak się okazała być bardzo, bardzo żywa, bardzo świadoma też momentu, w którym się znajdujemy, zdolna do samoorganizacji. Jeszcze przyjdą lepsze dni, naprawdę jeszcze przyjdą lepsze dni. Bardzo dziękuję. Odbieramy pierwszy telefon. Halo. Szczęść Boże. Witamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Któż się do nas dodzwonił? Szczęść Boże, Eugeniusz Kościerzyna. Witamy. Drugie państwo Niemcy, Bergisch Gladbach, okolica bliziutko Kolonii. Żyję w dwóch krajach i no, temat, który no, bardzo, bardzo się obawiałem już od kilku lat ostrzegałem, przestrzegałem, obserwowałem, jak Niemcy i no, tak zwana totalna opozycja przygotowywała. Tygodniami było przygotowanie, na przykład wyśmiewanie się pana Kaczyńskiego, ojca Rydzyka, a później jakieś rezolucje w Europie. Najpierw było przygotowanie, ale nawiążę do praworządności. Urodziłem się 22 grudnia 55. Zabrali na młyn, jak się urodziłem, na Kaszubach chodzą gwiżdże, to... Ojciec mój nawet w tym młynie nie mógł być stróżem. Położyli dwa cukiereczki z wioski, przynieśli nam smalec przetopiony, tak opowiada, a rodzeństwa było już sześcioro. I te same metody po kilku latach odebrali. W 81 roku, 82, 8 stycznia urodził się mój syn, stan wojenny. Nie mogłem nawet do mojego syna w Kościerzynie iść. Znajomi gliniarzy, milicjanci nie puszczali. Później trzeba, bo miał problem zastrzyki, które tylko w Gdańsku dawali.
trzy były barykady, sprawdzanie, jakieś krzyki, jak ja zwróciłem uwagę, po to otwieracie w tej zimie. Jak to mi przypomina te działanie tej telewizji i bardzo się obawiałem, że to przyjdzie. Jednak i troszeczkę miałem zawsze żal, troszeczkę, że nawet Kościół za mocno, niektórzy hierarchowie, ja sobie pozwolę tylko króciutko, ojciec mi pozwoli, polityka podlizywania się władzy, wspierania rządu, unikania jakichkolwiek z nim konfliktów, jaką proponowała ktoś hierarchów, to wniosła fiasko. Rząd Tuska nie tylko lekceważy Kościół, ale też znalazł skuteczną metodę, by pozbawić go autorytetu i skłócić ze społeczeństwem. A tu może być o wiele bardziej niebezpieczne niż wulgarny antyklerykalizm Palikota. W Krakowie kardynał Stanisław Dziwisz organizował rekolekcje tylko dla polityków PO. Proszę ojca i pana redaktora, jest to cytat z roku 2012. Ja już wtedy bardzo poznałem, bo znam dużo ludzi, którzy bardzo blisko. Jedna pani pracownik Uniwersytetu Gdańskiego w Kościerzynie mnie nie znała. Weszliśmy, mówi, tak brzydkiego studenta ona jeszcze nie miała. Panie Eugeniuszu, ja chciałem jeszcze tylko, zadać pytanie o jedną rzecz. Mianowicie o odbiór tego, co się dzieje w Polsce właśnie w Niemczech. Jest coś wspaniałego. To był sukces. Kaczyński nie może się rozstać z władzą. Przysiadł. No w końcu będzie europejskie państwo. I to ludziom. I mnie to boli też farbowany Niemcy, jak na nas mówili, bo po 85 kto był w Niemczech, nie mógł inaczej zostać, jak nie przyjąć obywatelstwo. I każdy jeden, czy to sportowcy, czy Kozakiewicz. Euforia, dosłownie euforia i tam jest zadowolenie, proszę ojca, i szkoda, ale jest zaprzyjaźniona z telewizją Trwam Republika, ma piękny program o mediach w piątek, bardzo dobry, to zachęcałem kiedyś publiczną. Telewizja publiczna też przeoczyła dużo sytuacji, kłamstw w Niemczech, gmyz, redaktor mógł być bardziej aktywny. Ja dzwoniłem, ja pisałem w Niemczech, panie jak Eugeniuszu, reagowałem, jest kontakt, już ostatnie, jest kontakt Zuschauer telefon, nie? Zamknęli mi to, aż pogroziłem sądem, że pójdziemy, bo jestem obywatel, oni mają ze mną problem, bo mówią, co ja robię, i to wyjmuje Ausweis niemiecki. Ale wina jest naszych, co mają korzenie, którzy później mówią, na Śląsk dzwonią, ty nie wybieraj Kaczyńskiego, to jest obciach. Nie. Obciach jest tylko w mediach, a jak Niemcom się mówi, mój dobry znajomy mówi, ale ty skąd ja mam, u nich media to wszystko te same, tylko kolejność inna była. Troszeczkę się po wojnie w Ukrainie zmieniło, być już nam, ale... Panie Eugeniuszu, musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję za te słowa, dziękuję za tę dużą dawkę i za to spojrzenie. Panie redaktorze, proszę o słowa komentarza. No tu też w obronie może kardynała Dziwisza, ja powiem, no każde środowisko, które przyjdzie do kardynała, tak, no, może liczyć na rekolekcję też, tak, żebym tutaj ostrożnie krytykował biskupów, bo to tak łatwo kamieniem rzucić, a też pamiętajmy, że to trochę inna platforma była kiedyś, tak, znaczy, platforma na początku przedstawiała się jako ugrupowanie jednak konserwatywne, tak, a potem tak to się potoczyło. Natomiast rzeczywiście, no, taki cytat z prasy niemieckiej, pewnie pan Eugeniusz pamięta, że powinien Tusk użyć całej siły państwa policyjnego, tak, do zdławienia Prawa i Sprawiedliwości. Takie słowa padły na łamach prasy niemieckiej i to chyba jest jakoś realizowane. Natomiast mamy pewnie jako Polacy, bo my jesteśmy narodem i społeczeństwem, które lubi być lubiane i które nie lubi, my nie jesteśmy agresywni, więc dla nas ta krytyka z zewnątrz, taka niesprawiedliwa, taka krzywdząca, taka często agresywna, ona była dla nas jakimś szokiem. Znaczy, co się takiego w Polsce działo przez ostatnie 8 lat, żeby używać takich słów wobec nas, żeby tak deprecjonować ten wybór Polaków, żeby tak nie chcieć zrozumieć, co za tym wyborem stoi.
No, dużo czasu nam zajęło wszystkim, myślę, takie przyjęcie, że to nie jest jakby ocena chyba wynikająca rzeczywiście z rzetelnego sprawdzenia tego, co w Polsce jest, tylko jest to jakiś element no, wojny takiej politycznej, którą toczą jakieś międzynarodówki lewicowo-liberalne. No, no i one, nowy neomarksistowski czy nowy marksistowski ruch, który używa tego języka, że tu jakieś zagrożenie demokracji, że jakiś reżim, no po prostu, żeby przywrócić do władzy swoich, bo jak ktoś do Polski przyjechał, to widział pełną paletę różnych mediów, to widział legalnie działające wszystkie partie polityczne, które no, mieszczą się w ramach porządku, to widział potężne demonstracje opozycji, które spokojnie przechodziły, policja je ochraniała, mimo właśnie, że one często były agresywne. Więc dużo czasu nam zajęło zrozumienie, że to jest motywowane politycznie. Jeszcze jedna warstwa, no, ja się nie dziwię, że wielu w Niemczech nie pasowało to, jak Polska się rozwija. To, że Polacy przestali musieć wyjeżdżać za byle jaką pracą. Bo jak ktoś dobrą znajdzie, to nawet no, niech jedzie, jeśli musi. Tak? To, że nagle Polska zaczęła być takim przykładem kraju czystego, pięknego, który jest dumny z siebie. Bezpiecznego. Tak, gdzie no, naprawdę, proszę państwa, to no, nie są żarty. No, przejdźmy się ulicami Rzymu, przejdźmy się ulicami wielu europejskich miast, Paryża i zobaczymy różnicę. To jest dotykalna różnica. I przecież to nie jest tak, że ci migranci, którzy tam przyjechali, że oni są jakoś skrzywdzeni. No oni się po prostu często też nie odnajdują w tych nowych warunkach, ale to są tysiące ludzi, którzy koczują na ulicach. Widać, że ten eksperyment polegający na przemieszczaniu ogromnych mas ludności po prostu nie działa. I tutaj naprawdę te argumenty, że musimy być dla bliźniego dobrzy, tak, że musimy go przyjąć do naszego domu, one po prostu nie działają, bo to i ten bliźni nie jest specjalnie zadowolony. On też się czuje sfrustrowany, on się nie odnajduje w tym świecie. Ta młodzież, która wychodzi, która ma jakieś poczucie ogromnego buntu, która dewastuje całą okolicę, no kolejne pokolenia tych migrantów po prostu się nie odnajdują, więc chyba takie mieszanie społeczeństw, to ten multikulturalny wzorzec po prostu nie działa, nie funkcjonuje. Będziemy się ubogacać. Odbieramy kolejny telefon. Halo. Niech będzie pochwalona Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze witamy, któż się do nas dodzwonił. Dzwoni Janusz z Łodzi. Witam. Ja chciałem tutaj pociągnąć troszeczkę za panem redaktorem. Dzięki chrześcijaństwu, dzięki prawom, które chrześcijaństwo stworzyło, dzięki instytucjom, władza państwowa już w nowożytnej Europie nie była wszechmocna. I my tego doświadczyliśmy i ja za swojego życia doświadczyłem w okresie komunizmu. Po prostu chrześcijaństwo nie pozwoliło, żeby władza była despotyczna i wszechmocna. I właściwie to my wolność uzyskaliśmy dzięki chrześcijaństwu, dzięki naszej religijności. I taka jest prawda. I ja tutaj jestem optymistą, chociaż niebezpieczeństwo widzę w jednej rzeczy. Bo jeżeli zachowanie pana premiera obecnego ma być zachowaniem, które ma dominować w przyszłej Europie, którą mamy podobno mieć jakąś zjednoczoną, no to źle to wróży. Historia pokazuje, że no niestety zawsze przychodziły jakieś osobowości, powiedzmy o objawach psychopatycznych, które niszczyły to, co poprzednicy zbudowali. I to było dobre i to się dzisiaj dzieje. My musimy wyciągać wnioski. Historia jest dobrą nauczycielką. Także dziękuję panu redaktorowi za przenikliwość i za to, że po prostu tą rzeczywistość w sposób obiektywny nam przedstawia. Bóg zapłać, szczęść Boże. Bardzo serdecznie panie Januszu dziękujemy, pozdrawiamy panie redaktorze. Tak, tutaj ten wątek rzeczywiście tej naszej ciągłości dziejów jest myślę, że wart podkreślania. Polska bez chrześcijaństwa byłaby krajem no, nieistniejącym, tak? Znaczy nie byłoby naszej historii i w trudnych momentach Kościół zwykle zawsze stał przy narodzie, przy Polakach. Ale i patrząc w przód, musimy też widzieć jeszcze inne ryzyko, to znaczy na przykład nurty takie patriotyczne, konserwatywne, jeśli je wypłuczemy z chrześcijaństwa, to nam zostanie taki naprawdę nagi nacjonalizm, który też potrafi być czymś bardzo nieprzyjemnym. Takie pogańskie, antysystemowe, prawda, podejście, ono jest bardzo często no, zupełnie też nie do przyjęcia z punktu widzenia chrześcijańskiego, więc jakby polskim fenomenem jest to, że i to często może nawet na poziomie... Zobaczy na niemiecką Hadecję.
Tak, ale nie, bo niemiecka tradycja to jakby wypłukała i to ją pchnęło w kierunku lewicy, ale są też takie siły, które właśnie idą jeszcze ostrzej w kierunku jakby oporu wobec tej lewicowej propozycji, ale jeśli one nie mają komponentu chrześcijańskiego, to one stają się pogańskie, one stają się niezwykle takie groźne też w jakiejś mierze. Znaczy chrześcijaństwo jest też bezpiecznikiem dla bardzo wielu jakby działań, bo ono nam stawia naturalne granice. Tak to ja odbieram, że jakby możesz być polskim patriotą, możesz kochać ojczyznę, ale jeżeli jednocześnie jesteś chrześcijaninem, to też jest jakaś granica, prawda, tego działania, tego co można. Nazizm niemiecki odrzucił chrześcijaństwo, prawda? Próbuje się nazizm przypinać często katolicyzmowi, ale chwalił się Goebbels, prawda, w swoich dziennikach. Goebbels czy chyba Rosen, w któryś z tych nazistowskich dygnitarzy, czytałem ostatnio jej wspomnienia, chwalił się, że nigdy na żadnym pogrzebie żadnego nazistowskiego bonza czy jakiegoś tam partyjnego funkcjonariusza nie było katolickiego księdza. Tak to było ostro rzucane, więc nie ma też przyszłości Polski bez chrześcijaństwa. To znaczy nas czeka naprawdę jakiś po prostu potężny chaos mentalny i różne ekstremizmy, które będą w to wchodziły. Więc chrześcijaństwo jest też takim elementem, który nas spaja społecznie. Bez tego systemu wartości naprawdę nas nie ma. Naprawdę będziemy bezradni i pogubieni. Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze, witamy. Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana redaktora, którego osobiście serdecznie pozdrawiam i bardzo go lubię. Dzwonię z Niemiec. A jak mam pani na imię? Tak, Joanna. Witamy pani Joanna. I powiem tak, przyjechałam specjalnie na wybory do Polski. Jechało ze mną bardzo, bardzo dużo ludzi pociągami, busami, autokarami. Wszyscy żyliśmy tymi wyborami. No i co? I ząk. Powiem ojcu i powiem panu redaktorowi, jestem strasznie zbulwersowana. My wszyscy na Zachodzie, czy gdziekolwiek na całym świecie, myśmy wybierali Polskę, myśmy wybierali Prawo i Sprawiedliwość, bo tylko przy tej partii zaczęliśmy się czuć na nowo Polakami, na całym świecie docenianymi. Każdy nam zazdrościł. Piękne autostrady, piękne kościoły się budowały, nawet w malutkich miejscowościach 20-tysięcznych nowe kościoły, autostrady. Cuda niewidy, strasznie. Ja w ogóle jestem dumna z Polski i jak to się mówi, jak już będę na emeryturze, na pewno już zostanę na stałe w Polsce. W każdym bądź razie, tylko jeżeli chodzi o tej naszej demokracji polskiej, zbulwersowało mnie to, że tak strasznie Polacy mnie, Polkę zawiedli. Uwierzyli w te wszystkie inne pseudopartie, ale to wszystko pochodne komunistów i oni po prostu na nich zagłosowali. I nikt z nas, może część z nas, nawet nie zrozumiała tego, co ta koalicja komunistyczna, prokomunistyczna pod różnymi szyldami nam Polakom zgotowała. Co nam zgotowała, że teraz się martwimy, czy powstaną elektrownie atomowe. Czy nasze kopalnie nie zostaną zamknięte? Czy nasi urzędnicy nie będą pod presją, tak jak w latach 80., gdzie ja byłam młodą dziewczyną, nic nie mogłam zrobić. Nawet na studia się nie dostałam, bo rodzina była niestety katolicka, i jeszcze inne historie, o których nie chcę opowiadać, bo wszyscy o tym wiemy, co się w latach 80., 70. działo i jeszcze wcześniej. I teraz tak się zastanawiam. Jaka będzie ta Polska pod przywództwem Tuska? Przecież to jest człowiek sprzedajny. Albo się sprzedawał Putinowi, albo Merkel. Teraz von der Leyen. I on będzie tak nadal robił. Człowiek, który ma wszystko. Jedną z najwyższych emerytur i nadal chce władzy. Co za charakter musi być takiego obłudnika, jeszcze rozmawia gdzieś tam w tych wszystkich telewizjach i udaje, że jest taki dobry. Pani Joanno, tak jak prosiłem jednak, żeby mimo wszystko emocje trzymać na wodzy.
Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę. Panie redaktorze, proszę o słowo komentarza. Ja myślę, że tutaj też wybrzmiewa w tych telefonach i ja też często spotykam się z takimi pytaniami. Tak, bardzo dziękuję za ten głos, ale zrozumiałem, czy jak tak, tak czuję, że boli nas wielu to pytanie, dlaczego to się stało? Bo wszystko szło dobrze w Polsce, tak? To znaczy naprawdę, no bezrobocie... Może za dobrze nam było po prostu. No właśnie to jest taka odpowiedź, albo że właśnie Polacy nas zawiedli, bo Polacy zgłupieli, tak? Bezrobocie na najniższej w historii poziomie. Polacy zaczęli wreszcie wracać do kraju. Proszę ojca, no dla mojego pokolenia Polacy wracający do kraju... Ja, to pan tu mówił lata 80., no ja wtedy byłem małym dzieckiem, ale lata 80. wszyscy wyjeżdżają. Nie da się w tej Polsce, tu nie ma przyszłości. 90. wyjeżdżają, fabryki padły. Moje pokolenie padły. To samo, kto kończył szkołę, to generalnie wyjeżdżał. Połowa klasy gdzieś daleko, tak? Więc to nam podpowiada takie właśnie często emocjonalne odpowiedzi, ale myślę, że musimy je odrzucić. To jest trochę tak, że pamiętajmy, że 7 640 000 głosów padło na Prawo i Sprawiedliwość, tylko 400 tysięcy mniej niż w roku 2019, a po drodze mieliśmy pandemię, wojnę, putinflację. Mamy zmęczenie, naturalne zmęczenie tymi samymi twarzami przy władzy. To może no, w demokracji tak jest, że ktoś jest bardzo długo, to no, ludzie nawet podświadomie chcą jakby czegoś innego. Tak? Ja myślę, że tutaj tak naprawdę zdecydowały te elementy, które tu już wymieniłem. To znaczy zmęczenie trochę i jakaś taka może podświadoma nawet potrzeba jakiejś zmiany. I to, że wielu ludziom się zaczęło żyć trochę gorzej niż przed wojną i pandemią. Nadal lepiej niż w roku 2015, czy 2014, czy 2013, ale trochę gorzej. I ta pamięć ludzka tu zareagowała. I też niewiele zabrakło, pamiętajmy, że tutaj naprawdę gdyby Prawo i Sprawiedliwość miało 20 mandatów więcej, gdyby na przykład nie było jakiejś tam jednej czy drugiej małej partyjki, które te głosy zmarnowały, no to Prawo i Sprawiedliwość mogłoby rządzić. Miało być rozwiązanie w postaci trzeciej drogi, ale myślę, właśnie, że o tym tak. Będzie okazja jeszcze porozmawiać w drugiej części naszego programu. Praworządność i demokracja po 13 grudnia 2023, oczywiście w domyśle w naszej ojczyźnie. To temat, który podejmowaliśmy w rozmowach niedokończonych i podejmować będziemy. Teraz w telewizji Trwam o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Przypomnę, gościem naszym jest pan redaktor Michał Karnowski, redaktor tygodnika Sieci i portalu W Polityce. Bóg zapłaci, panie redaktor, za ten czas. Dziękuję. I do zobaczenia, do usłyszenia o 21.30 w Radiu Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.